W ostatnim czasie dużo rozmawiamy o przedmiotach z Antwerpii 2022 oczywiście, ale w dniu dzisiejszym cofniemy się oczko w tył i popatrzymy na przedmioty z PGL Major Stockholm 2021, a będą to konkretnie patche. Tak jest, moi drodzy, patche, czyli te takie naszywki, przedmioty, które możemy nałożyć na swojego skina do agenta, od swojego agenta skina do postaci. Tak to powinienem powiedzieć, ciężko jest to nazewnictwo ogólnie w tym temacie, ale okej. Jak możemy zobaczyć, kosztują one dość ciekawie, bo za najdroższego płacimy nawet 72 zł. Jest to złoty patch organizacji Maus, co wygląda jak najbardziej fajnie. Za najtańsze złoto musimy zapłacić tutaj, jak możemy zobaczyć, około 5 zł, a za najtańszego takiego patcha Ewe musimy zapłacić złotówkę. Także to i tak wcale nie jest jakoś tak turbo źle i turbo niesamowicie kiepsko. Najdroższy zwykły patch, ile kosztuje tutaj? Face, to jest co ciekawe, 11 zł. Okej, co warto opatrzyć? Warto patrzeć na supply, a mianowicie tych złotych, jak nie złotych, jest około 70, 80, 30 na rynku, nawet tutaj zdarza 30 też tutaj na rynku. Możemy zobaczyć, co ciekawe, Mausa jest aż 13, powiedziałbym tylko 13, a to jest dla mnie aż 13, przez względu na to, że te przedmioty weszły do gry niecały rok temu, a już ich jest zaledwie 13 na rynku i tutaj właśnie ten supply dużo, dużo o tym świadczy, tak? Nie możemy znaleźć właśnie w takowych topaczkach, jak możemy zobaczyć, mamy klasyczny podział na challengersów, contendersów oraz legendy. I co warto nawiedzieć, to oczywiście fakt, że przy okazji kolejnego Major, jakim był Major w Antwerpii, nie zostały one kontynuowane, tak? Nie zobaczyliśmy już kolejnych takich patchy, także jak możemy tutaj zobaczyć, patche właśnie te jakby tych organizacji, tak? Takie majorowe są właśnie tylko i wyłącznie ze Sztokholmu, także jedyne takie przedmioty, przez co wiadomo jest, że są one dość limitowane. Patrząc jeszcze z perspektywy, że tych naszywek nie jest dość dużo, no to wygląda dość ciekawie. Patrzmy sobie chociażby na właśnie paczkę, bo to nie jest kapsuła, to nie jest skrzynka, to jest taka paczka, nazwijmy to sobie. Właśnie jest nawet podpisane pak, także tutaj nic nowego nie odkryłem. Możemy zobaczyć, że tych paczek jest zaledwie 700 na markecie, tak? Jeżeli jest ich 700 na markecie, to jest ich mało, jak pewnie sam się domyślałeś, ale warto wiedzieć, że schodzi ich stosunkowo dużo w ciągu 24 godzin. Jeżeli byś patrzył na wykaz tego przedmiotu, to jakichś cudów nie dostaniemy, jakichś wybitnych, niesamowitych rzeczy też nie. Wiadomo jest, że podczas promocji wiadomo, że cena tej spadła mocno, no to 2 zł za tyle, ile można było je tam kupić w Counter Strike'u, a później zobaczyliśmy w ostatnim czasie wystrzał. Był to wystrzał właśnie to na początku maja, kiedy dostaliśmy przedmioty między innymi dostaliśmy po prostu przedmioty z Antwerpii i warto wiedzieć, że wtedy był ten wyszedł, wtedy ludzie zobaczyli, że o kurde, tego już nie ma. No to trochę Lipton trzeba inwestować i możemy zobaczyć, że mamy tendencję spadkową od tego momentu, gdzie tutaj był duży wystrzał, bo ludzie sobie ogarnęli, a później cały czas ta cena przedmiotu spada. I tak sobie spadała, aż możemy zobaczyć tydzień temu, cena tutaj zastopowała na poziomie około 7 zł i cały czas ta cena jest mniej więcej, wiadomo, dzienne wahania, ale wiadomo, mniej więcej ta cena jest tutaj na tym poziomie cały czas wyłapywana około 7 zł, o których to mówię. I to może nie wygląda jakoś przecudownie, tak? Aczkolwiek jak sobie patrzysz z drugiej strony, że tak na dobrą sprawę jeszcze od stycznia może było te przedmioty kupić za 2 zł, teraz już te przedmioty po pół roku kosztują 6 zł, także trzykrotność w pół roku. Myślę, że całkowicie przyzwoicie, całkowicie nice, ale to się też tyczy innych przedmiotów ze Sztokholmu, także taki nie jest evenement, nazwijmy to sobie, tak? Co warto wiedzieć, to, że dużo ludzi skreślało w ogóle właśnie te przedmioty. One nie leciały jakoś turbo cudownie, tam były dużo pogłoski, że teraz Valve będzie to mocno leciało, że pojawi się przez kolejne co najmniej 3 eventy, w związku z powyższym to nie będzie jakoś turbo niesamowita inwestycja, a mamy co mamy. Jestem bardzo ciekawy, czy przy okazji Rio, czyli kolejnego Majora, który zobaczymy już właśnie na jesieni, czy zobaczymy właśnie kolejne takie patche, to akurat tutaj będzie miał gigantyczny wpływ. Warto wiedzieć, że tutaj mają miejsca różne ciekawe manipulacje. Możemy zobaczyć, że na przykład 5 czerwca ta cena sobie tak została podbita praktycznie o tutaj 3 zł, czyli to jest jakieś ile? 30%, coś takiego możemy łatwo zauważyć, także dość milusio. I teraz ta cena właśnie tutaj też jest wyższa od tego poziomu wcześniejszego, także o tym się na pewno warto wiedzieć. Te przedmioty według mnie mają dość duży potencjał, przez względu na to, że są jedyne limitowane po prostu takie, jakie są, tak? Kolejny duży plus to taki, że supply'owo jest ich bardzo, bardzo niewiele. Możemy zobaczyć tamtych challengersów było 700, contendersów mamy zaledwie 400 i o tym na pewno warto wiedzieć. Tych patchy jest też bardzo niewiele samych w sobie, tak? Możemy zobaczyć tutaj nawet po 13 właśnie supply'ów, po 25 supply'ów, po 18 supply'ów. To jest coś, co zdecydowanie cieszy oko i może być taką przesłanką, że o kurde, tym się należy zainteresować. Według mnie jak najbardziej to może mieć rację bytu i warto też na to patrzeć, tak? Na tym są duże wahania, także na jakichś tam wahaniach można by się ewentualnie pokusić oraz też myślę, że w long termie, tudzież ultra long termie, to może mieć naprawdę, naprawdę ciekawe pole do popisu. Ja póki co się z tym wstrzymuję, gdyż póki co zainwestowałem sobie w Clutcha, jeszcze tam jakieś nikodozy po drodze, po drugie będziemy mieli teraz najprawdopodobniej inwestycje, najprawdopodobniej już widzieliście, że był film, że inwestuje w Antwerpa, więc inwestuję dalej w Antwerpa, zobaczymy jeszcze jakie tam ruchy na lato poczynie, tak czy jak na chwilę obecną z tymi patchami może coś tam rozważę, ale jak tak to nagram o tym film, póki co informuję was, że to może być ciekawy temat, żebyście po prostu o tym wiedzieli, tak? Nie każdym filmie muszę inwestować w te przedmioty, ale też myślę, że w niektórych mogę po prostu zauważyć, że jest to dość niegłupie. Czym się oczywiście z wami dzielę, jest dużo przesłanek mówiących o tym, że to będzie ciekawe. Jeżeli chodzi o przesłanki na minus. Przesłanki na minus, no jest zawsze szansa, że coś takiego zostanie znowu dodane, tak? I znowu zobaczymy coś takiego. Przy okazji chociażby Rio, czy też kolejnych właśnie to turniej. No i wtedy będzie trochę kichasty, no bo wiadomym jest, że jeżeli będzie więcej tkowych przedmiotów, to będzie miało oczywiście wpływ na cenę tych, które już tam w grze. No i z tym się nie będziemy kłócić, z tym się nie będziemy bić, no tak to już najprawdopodobniej będzie. Minusem również jest sam fakt, w jaki sposób one są eksploatowane. Mianowicie, jeżeli ktoś sobie kupuje takiego patcha, to wiadomo, że tam gdzieś kibicuje danej swojej drużynie, tak? Dajmy sobie kibicem Navi, niech będzie, szczerze teraz przykładowo, i teraz chcę sobie przyjść taką przyszywkę. No i wszystko fajnie, tylko że widzą to wszyscy dookoła oprócz mnie, bo to gdzieś tam na ramieniu, czy gdzieś tutaj na kracie, czasami przy niektórych modelach. No i z jednej strony fajnie, z jednej strony spoko, że gdzieś tam to mam, ale z drugiej strony właśnie to mam mniejszą wartość przez to, że to nie jest widoczne. Nie bez powodu noża mają gigantyczną wartość, bo cały czas jednak są widoczne.
widoczny i cały czas na nie można patrzeć, tak? W związku z powyższym to ma jakby na to nie patrzeć wartość, tak? I to jest też, co wiadomo, cieszy graczy, tak? Jeżeli ktoś kupuje tego patcha, bo chce po prostu cieszyć się, że ma właśnie tą naszywkę, jej nie widać, no to taka trochę lunia, no nie? No to w sumie, żeby ktoś tam sobie patrzył, jaką mam naszywkę, a to wolę sobie to zainwestować, kupić jakiegoś skina, czy kupić sobie nakleić jakąś ładną naklejkę, którą ja będę przynajmniej mógł podziwiać. Także też jest duży minus, jeżeli chodzi o patcha, i od początku to właśnie tutaj było poruszane, że to w tych patchach Valve średnio przemyślałość, / to po prostu nie pykło. Jednak jak patrzymy na historię Valve, jeżeli się już czegoś wycofywało, to raczej obiło to na dobę, tak przynajmniej było w przypadku Graffiti, gdzie właśnie mieliśmy te 4 turnieje, gdzie zobaczyliśmy Graffiti właśnie to z tych to właśnie turniejów. Tutaj plus był taki, że właśnie to było widzialne dla tych graczy, tak mogli sobie tam spełnąć na ścianie i oznaczyć teren, że o, ja jestem kibicem Virtus Pro, to tutaj będzie Virtus Pro. No także to jeszcze miał jakiś plus. Ale no już jak widzimy, od Londynu 2018 nowego Graffiti nie zobaczyliśmy i na chwilę obecną to się cały czas utrzymuje i nowego Graffiti dalej nie ma.